Kluczowy pomysł numer 21. Buduj swoich ludzi. Umiejętność przyciągnięcia, zbudowania i utrzymania przy sobie dobrych ludzi to najważniejszy wyznacznik Twojego sukcesu menedżerskiego i przywódczego. W dzisiejszym świecie najlepsze firmy mają najlepszych ludzi. Drugie w kolejności najlepsze firmy mają drugich w kolejności najlepszych ludzi. Firmy trzecie w kolejce powoli wypadają z biznesu. Istnieją trzy fundamenty budowania skutecznych zespołów w firmach. Są one, po pierwsze, starannie dobierane, o czym już mówiliśmy. Po drugie, dogłębnie się je szkoli. Nie możesz oczekiwać od ludzi świetnych wyników, jeśli nie szkolisz ich stale i dogłębnie. Po trzecie, profesjonalnie się nimi zarządza. Najlepsi menedżerowie w każdej organizacji stosują tak zwane zarządzanie w praktyce. Są całkowicie zaangażowani w interaktywny proces między nimi a ich ludźmi. Stale rozmawiają ze swoimi ludźmi, zadają pytania, zbierają informacje, radzą i zachęcają. Co najmniej 75% czasu spędzają pośród swoich pracowników, pomagając im wykonywać pracę bardziej efektywnie. Jeśli masz budować swoich ludzi, kluczem będzie tu stworzenie im takiego środowiska pracy, w którym będą mogli myśleć o sobie dobrze. Takiego środowiska, w którym będą mówili sobie wzajemnie, jak świetnie się tu pracuje. Abyś mógł budować silnych ludzi, musisz umieć zbudować u nich wysoką samoocenę, szacunek do siebie samych i osobistą dumę. Ma na to wpływ wszystko, co mówisz i robisz. To chyba najważniejszy i najcenniejszy wkład, jaki możesz wnieść, by twoja firma była zdrowa i odnosiła trwałe sukcesy.